Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Nie wiem, czy już wiecie, ale dzisiaj przyszła nowa aktualizacja dla Samsunga Galaxy S4. Pojawiła się rano i teraz tak, przejdźmy sobie. Mamy teraz XX UBMEA. No i nadal mam Androida 4.2.2, tak jak widzicie. Tutaj pojawiła z tych zmian, które udało mi się zauważyć. Może jeszcze coś gdzieś znaleźliście więcej, ale z tego, co mnie się udało zauważyć, to tak, tu się pojawiła jakby nowa belka, więc chyba to jest odnośnie bootloadera. Z drugiej strony tutaj pojawiła się nowa ikonka. Od ekranu blokady chyba też jest nowa ikona, tak mi się wydaje. Osobno mamy tryb samochodowy teraz tutaj wyszczególniony, nie musimy wchodzić do niego przez S-Voice, czyli tak, czyli ten driving mode. Zresztą on był nazwany tam po angielsku, tutaj mamy po polsku. Z tych jeszcze takich dodatkowych rzeczy, tutaj chyba w wyświetlaczu mamy jeszcze zwiększ czytelność, czyli poprawienie klarowności tekstu. Tak naprawdę no, tutaj on trochę przeładowuje te wszystkie rzeczy, ale wydaje mi się, że po prostu jest zmiana kontrastu i dzięki temu troszkę lepiej to wszystko wygląda. Ale możemy sobie to odznaczyć. Tak widzicie, przeładowuje po prostu tutaj całe menu. I teraz tak, jeszcze co Wam tutaj pokażę. Więc tak, aktualizacja zajmowała 365 mega. W tym opisie było, że lepsza stabilność. Bardzo długo się aktualizował telefon, chyba z 15 minut prawie. Ale sama aktualizacja, no to już w zależności od tego, jakie mam łącze. Z rzeczy, które mam dodatkowych, to tylko jeszcze Wam pokażę, że była aktualizacja oprogramowania aparatu przy pierwszym uruchomieniu. Więc coś tam zmienili. W menu nic się nie zmieniło chyba. Jedyne co tutaj zmienili, ikonę. W ustawieniach, w trybach nic się nie zmieniło. Kolejna rzecz, która się zmieniła na plus, że tak powiem, widzicie, nawet TouchWiza przeładowało. Ale z tego co widziałem, co się zmieniło na plus, to trochę pamięć jest chyba lepiej zarządzana. Ja co prawda resetowałem przed chwilą jeszcze telefon, więc jakby mało zużyte jest tej pamięci. Ale w momencie, kiedy przedtem tej pamięci było zużyte około średnio, tak jak już mieliśmy uruchomionych trochę aplikacji, około 1,5 GB do 1,55, 1,56. Tutaj mamy 1,40 coś, więc tak około 100 MB lepiej. Jest kolejna rzecz, która tutaj jest warta odnotowania, to jest to, że mamy teraz możliwość przenoszenia aplikacji na kartę SD. Powiedzmy, że spróbujemy sobie coś, mamy pamięć urządzenia i mamy kartę pamięci, wolne 1,4 GB. Spróbujmy w takim razie może coś przenieść. To są oczywiście nie wszystkie aplikacje da się przenieść, ale możemy przenieść sobie część aplikacji. Przenieśmy sobie w takim razie ten menadżer stron. Przenieść na kartę pamięci, on jest chyba mały, więc tutaj jakby nie powinno być problemu. Z tego co widziałem, to wiele osób pisało, że przenoszenie pamięci jakby nie działa, czyli nie zmienia się stosunek pamięci na urządzeniu, tutaj na karcie, że jakoś nie do końca to jeszcze tutaj funkcjonuje. No dobra, mieliśmy 1.14, 1.4, no to tu się nic nie zmieniło, bo tylko 16.29. Tu 6,7. Ciężko tutaj zdefiniować, czy rzeczywiście się coś przeniosło, czy też nie. W każdym razie, tak jak widzicie, ograniczona jest liczba aplikacji, którą możemy przenieść. Z tego co też znaczy ja tego u siebie nie zauważyłem tak naprawdę. Ale faktycznie chyba troszkę więcej wolnego miejsca jest w ogóle w urządzeniu. Więc to też jakby poprawili. Kolejna rzecz, która tutaj jest warta notowania, to znaczy akurat to strasznie mi się nie podoba, ale mimo wszystko warto o tym powiedzieć. Teraz na ekranie blokady mamy również tutaj pasek powiadomień. No nie, dla mnie to dziwnie teraz wygląda, wolałem jak nie było go. Z drugiej strony jednak zauważyłem, że to światełko, które takie jest za nami, ono teraz ma jakby takie delikatne opóźnienie i ono tak przyspiesza i wykrywa nasz ruch naszego palca i ono tak przyspiesza za nami, więc tak jakby nas goniło troszkę, taka, no taki w sumie zbędny bajer tak naprawdę, ale inaczej to troszkę wygląda niż wyglądało to wcześniej. Z kolejnych rzeczy, to chyba również wartych odnotowania, jest to, że nie smuży już tutaj w tych ciemnych, te ciemne elementy nie robią się takie fioletowe, że się wszystko rozjeżdża,
Więc tutaj poprawiono jakby ten sam interfejs. Troszkę płynniej telefon chodzi faktycznie. Może nie odnotowałem aż takiego dużego wzrostu wydajności. Prawda jest też taka, że telefon się mniej nagrzewa. Po prostu nawet podczas jakichś tam większych operacji nie robi się tak szybko i tak bardzo ciepło jak wcześniej. No, można to uznać oczywiście za plus. Większych informacji i dodatków już tutaj nie zauważyłem. Jeśli chodzi o baterię, to niektórzy narzekają, że coś tam z nią jest nie tak. Ja na razie nie odnotowałem jakby żadnego tutaj. No, ciężko jeszcze też tak naprawdę powiedzieć, z tego względu, że zbyt krótko tutaj to oprogramowanie mam, żeby rzeczywiście powiedzieć, jak jest tą baterią. Jedyne co to, że widzicie, że tutaj mam takie skokowe po prostu korekty poziomu naładowania telefonu i faktycznie. Tutaj w tym momencie robiłem aktualizację. Z kolejnych rzeczy, które zauważyłem, tak naprawdę słyszałem też o nich, ale sprawdziłem to. Rzeczywiście po podpięciu innych słuchawek niż te od Samsunga Galaxy S4 już nie czeszczy tak dźwięk, jak to miało miejsce wcześniej, więc tutaj to też poprawili. Podobno również, a to sobie teraz sprawdzimy tak naprawdę, zmieniono to, że pod tutaj paskiem powiadomień, jeżeli zmienimy sobie jakąś tapetę na jakąkolwiek inną, niż tą, które są jakby stokowe, to w tym momencie również jest jakby podświetlony ten pasek powiadomień, nie ma tam czarnego obszaru, co miało miejsce również wcześniej. Zobaczmy, jak to wygląda. Rzeczywiście pasek jest przezroczysty i w tym momencie no, lepiej to też rzeczywiście wygląda. Bo wcześniej robił się po prostu czarny pasek, jeżeli zmieniliśmy na tapetę, która nie była jakby z tych preferowanych. Kolejna rzecz, którą tutaj można zauważyć, to, że przy pasku powiadomień również dodano tutaj inteligentne wstrzymanie, bo tego również nie było. No i myślę, że z tych wszystkich podstawowych funkcji to chyba wszystko. Były też informacje o tym, że zmienił się jakby budzik na ekranie blokady, że był widoczny. Ja już wcześniej to miałem, więc nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Zobaczcie, że akurat teraz mam kiepskie tło, ale widać tutaj, że jest budzik w tym miejscu, więc ja to miałem wcześniej. Niektórzy piszą, że jest to nowość. No mnie się wcześniej pojawiało, więc tego w ten sposób nie będę traktował. No ale oczywiście, jeśli inni tak uważają, to może rzeczywiście doszło, chociaż wydaje mi się, że nie. Z tych podstawowych usprawnień to wszystko. Jeśli znajdę coś więcej, to dodam w opisie. Oczywiście dajcie znać, jeśli zauważyliście coś jeszcze. No i zapraszam do jakby komentowania swoich odczuć o nowej aktualizacji. Czy widzicie jakąś poprawę baterii, czy rzeczywiście ta płynność też jest lepsza, że jest poprawiona. Dajcie znać, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.